No dobra, no to tam panowie wcześniej wpadli jak śliwka w kompot. Jak świnka w kompot. Piękny początek. Ale nie, dobra, Mary wreszcie dotarła na czubek wieży. No i co z tego, jak to się już teraz nic nie powinno dziać? Chyba że dusza Arkhama będzie ulatywała właśnie z piekieł. Albo Mary postanowi zadzwonić te wszystkie dzwonki. Nie, właśnie, przecież Arkham w drugim kierunku powinien się kierować, właśnie, w stronę piekła, czyli w dół. Ale okej, mam nadzieję, że Mary tym razem będzie miała tyle samozaparcia, żeby go wykończyć, bo on dalej, kurde, zipie niestety. Jak widać. I słychać. Bo zło zawsze przegrywa. I shall become a god. No one here can stop me. Może jednak Mary? Już byś się ruszyła przypadkiem? No. No właśnie. Różowe babcie. Tylko kobiety mogą takie nosić. What a surprise. Here I was looking for you. And lo and behold, you come to me. Mary. Don't ever call me that again. My mother was the only one who could say my name. Wait. Please. Yeah. Mary, nie słuchaj. You want to shoot me? Can you shoot me? Your own father. Mary, zamknij oczy, to pomoże. What have I done wrong? Even the heroic Sparta sacrificed a woman so that he could become a legend. I wish to be a god. And I sacrificed one miserable human being for that reason. That is all. No, to był niewłaściwy człowiek, przynajmniej niewłaściwy dla Mary. I też dla ciebie, no własną żonę zabiłeś, łosiu. Poświęciłeś. Help me, Mary. Mary, pomóż mu przejść na drugą stronę. Is lady. Goodbye, father. No! Dobra, i teraz nie wiem, czy to było echo? Nie, dobra, jednak nie echo. Wypryła cały magazynek w niego. Jak dobrze. No, ale w jej umyśle pozostanie to jeszcze na długo zapewne. No, ten szaleńczy śmiech. Nie, może się śmieje do tego, że pomściła wreszcie matkę. No, a ta łza jest właśnie symbolem tego, że została sierotą. Nie masz ani mamy, ani taty. No dobra, dobra, a co głównych protagonistów? Mission 20, Screaming Souls. Cast off your pride and embrace your fate. Okej, wejdziemy w customize, bo za bossa dostaliśmy 10 tysięcy. Zmienimy equipment z Nevana, który się tam nie sprawdził, na Beowulfa. Bo zobaczymy, czy można jednocześnie używać tej samej broni, że i Virgil, i Dante będą machać tym samym. Okej, coś fajtemy, może można zwiększyć sobie pasek zdrowia, pasek diabła, albo... w Beowulfie kupić Straight Punch level 2, którego praktycznie nie używam, więc odpowiedź nasuwa się sama. Tylko tak, diabeł czy to... Dobra, przedłużmy diabła, mam nadzieję, że teraz już... Nie, z Virgilem na pewno nie będę biegał. Więc pewnie będę mógł się zmienić, okej. Okay. I'm ready, let's go! No właśnie, kto się pierwszy schapie na miecz? Jeżeli wiecie, co się dzieje w Devil May Cry 1, to Dante powinien ten miecz później przechwycić jakoś. No way. You gotcha. No, masz swoje, od mojego się odpiernicz. What are you gonna do with all that power, huh? No matter how hard you try, you're never gonna be like father. No,
wasting time. A, nie przemówisz do rozsądku nic. O kurde, że mu kciuka nie uciął. W sumie jeden i drugi. We are the sons of Sparta. Within each of us flows his blood. But more importantly, his soul! Diabły mają duszę, spoko. And now my soul is saying it wants to stop you! Ten voice acting. Unfortunately, our souls are at odds, brother. I need more power. Zachłanna menda. Twins. Right. Okej, czyli ostateczny pojedynek. Mam nadzieję tym razem. Ale dobra, zwerdziłem się na męczem ostatnio, więc pamiętam troszeczkę jego sztuczek. O kurde, ale tej nie, akurat nie pamiętam. To coś nowego w jego asortymencie ciosów. Oh shit. Ale dobra, spokój. W dalszym ciągu trzeba robić po prostu uniki i czekać, aż będzie odsłonięty zupełnie. A dobra, druga broń właśnie. A dlatego mogę używać teraz Beowulfa, bo on korzysta tylko z Yamato. Ej, kurde. Vergil. Spokój. O kurde, nie, dobra, polepszył się troszeczkę, chyba będzie continue. Oj, chyba tak. Ej, moment. Życie mu się odnawia? O, ja pierniczę, ta walka to będzie katorga. To będzie koszmar. Ja, zwłaszcza, że jak trafi mnie raz, to może wyprowadzić już całą resztę kombinacji. Nie mogę spieprzyć nawet stamtąd. O, shit. Dobra, jedziemy z tym koksem powtórnie. Od razu tutaj, nie trzeba żadnych cutscenek przewijać. Dobra, spoko. No, podejść tylko. Nie, za krótko. I nie mogę się nawet dać trafić raz. Później patrzcie, co się dzieje od razu. Momentalnie. Dobra, unik. No i plecy, Dante. Kurde. No, teraz dobrze. Maksymalne combo. Możliwe do wyciągnięcia. Znowu unik. Nawet więcej niż jeden. Ale właśnie, żeby gościu się nie odnawiał, no to będę cały czas do niego strzelał po prostu. Ale jeżeli przynajmniej jego życie pozostanie na tym samym pułapie cały czas. A kurde, no bo moje niestety nie. Oh shit! No jak ja mam tego uniknąć, cholera! Albo właśnie, albo atakować go wtedy, kiedy nie ma miecza. Aha! Też tak można. Ale dobra, póki co zająć się wycinaniem go, kiedy nie jest w formie diabła, bo to jest najważniejsze, kurde! Oh shit! No jak ja mam walczyć z latającym mieczem? Kurde, no Devila też może po prostu włączyć, nie wtedy, kiedy ja tylko mu zabiorę troszeczkę życia, ale też po prostu, kiedy chce. Wyprowadzi parę ciosów, naładuje mu się powtórnie i dziękuję bardzo. Czy tak samo jak z Dantem dokładnie? Sprawiedliwie. Względnie. Shit. Dobrze, dobrze, dobrze jest. Troszeczkę życia mu zajdzie. No troszeczkę przypomnę, że Dante już tak nie odnawia jak jemu. W tej rzeczce. Dobra. Ej. Póki co jest spoko. Uniki, same uniki Dante. O, fuck. Właśnie. Dlatego mówię o samych unikach. Ej, on też je stosuje. Shit! No tego się nie da uniknąć, ale na szczęście nie zabiera zbyt wiele. No pfa! Przed tym nie ma ucieczki! Ej, nie, jest tak spoko, że rozważam teraz użycie dużej gwiazdki zielonej. No, można by spróbować, albo nie. Nie dał mi takiej możliwości nawet, menda! Ale spoko, teraz będzie lepiej. Uniki od samego początku. O shit! Nie, dobra, spoko. Okazuje się, że luz. No nie, ta broń! Kurde, i podjazd się skończył ładowaniem ciosu niepotrzebnie.
Vergiliusz! Trzeba już skończyć ten żywot twój. Come on! Dobra. Powiedzmy jedna szósta paska życia, ale mojego paska większa część zeszła, bo z mocarne ma to combo, serio. Oj, na boki. No ej, już było dawno po animacji. Kurde, Vergiliusz! Co, jesteś taki niemiły teraz? Dobra, i forma diabła się tylko z formą diabła może równać. Więc nawet nie ma co podbijać z tym. Oh shit, oh shit, oh shit, dobra. Jesteś już normalny? Jeszcze nie. Ale zaraz będziesz. No kurde. No patrzcie, już sobie życie odnowił. Shit. No co za męta, no patrzcie go, no. No, wreszcie. Nie, jednak nie. To nie będzie dłuższe combo. Aaaa, po mnie. Albo nie? Dobra, może troszeczkę mu teraz zabierzemy. Nie, I'm dead. Też właśnie. Dobra, do czterech razy sztuka, jak to mawiają. Najlepsze jest to, że wcale tak nie mówią. Dobra, zmienić od razu. Żeby nie było przykry niespodzianek. Okej. Okay. Dooo, to było na fuksie, ale Stingera jeszcze zgarnęłem. Niepotrzebnie. Pięknie. Zróbmy to na diable. No jak widzicie, nie muszę czekać, kurczę, za każdym razem, kiedy on będzie zupełnie otwarty, tak jak teraz. Kiedy będzie zgarniał po prostu combo. O, o. Dobra, to znam. Shit! Szybszy unik, Dante, bym się nie obraził. A czy nie mówiłem przed chwilą, że unikać go w formie diabła, po prostu jak ognia. Nawet w powietrzu jest niebezpieczny. Dobra, to znamy. No kurde, odsuń się, Dante, no ile cięć musisz przyjąć dla klata, żeby się ogarnąć. Patrzcie go, no. Spoko ma to combo, naprawdę jest fajne, ale czemu tak często wykorzystywane? I to jeszcze przeciwko mnie. Dobra, tu starczy biec do przodu. Kurde, no centymetr bliżej bym stał. No i nie w tą stronę, Dantes już. Nie, naprawdę, wariacje imion już się pojawiają. Kurczę, długo i na niej drepapę. No nie, no kurde. To jest dobijający, naprawdę. I tu nie chodzi wcale tylko o to, że mnie dobija, jak leżę na ziemi. Wszedł ten Stinger jak w masło. Jeszcze raz. Do skutku. Dobra. No zbliż się. Oj kurde. No przed tym nie ma ucieczki. No fucking shit. No patrzcie, ile paska. Dobra, odnawiać ją szybko. I dużo uników. Dużo uników. Dante! Dobra. Źle jednak. Trzeba pamiętać, że po tym zejściu zawsze wchodzi Stinger najwidoczniej. Dobra, a diabełka unikamy zupełnie. Skacząc jak szalony. Podwójnie. Hop, hop. Parę strzałów. No, zmiana położeń. No ale i tak zdrowie mu się odnowiło już. Cholera. Aha, dobra, coś czuję, że to jednak no nie będzie ta próba. Bardzo chciał zablokować, niestety żaden cios Dantego nie trafi. Gdzie on jest? Shit! Aaaa! Come on! Nie, dobra, to już chyba trzeba się poddać, on ma pełne zdrowie, no nie, nie, beton. Kurde, no nie, tym razem też się na pewno nie uda, więc dobra, może pozwolimy się wykończyć. Chociaż ja no w sumie nie powinienem się tak poddawać, nie. Żeby trzeba udawać, że kurde, teraz mi zależy w tej próbie, mimo tego, że jestem prawie martwy. Ah, no serio. To nie jest tak, że ja się podkładam, naprawdę staram się unikać, bo to jest trening przed następną próbą po prostu.
O, dobra. No, nie, nawet ratunek w formie diabła mi tutaj nie pomógł. Niech go szlak, kurde. Mocny jest, ale to już ostatnia walka, więc musi być ciężka. W ogóle sama gra należy do tego gatunku trudnych. No ale dobra. Zebranie myśli i kontynuujemy. Okej, dobra. No to jedziemy z tym koksem. No jak mam tego unikać? Niech mi ktoś powie, łaskawie. Dobra, unik! Kurde, Dan, dlaczego mnie skoczyłeś? No przecież już się źle zaczyna, już się źle zaczyna, a plan był świetny! O, choć ta wycinka może się pięknie zacząć, jeżeli kurde ją wykończyć diabłem, ale się nie udało. A właściwie w formie diabła to mogę mieć go w dupie totalnie. W sumie nie powinienem. Aaaa! No to podbicie, cholera, no i Stinger na koniec. Nie, jeżeli już zostanę podbity w powietrze, to zlatuje tyle paska, że już można restartować. Praktycznie. A dobra, spokojnie, tylko wyłączy do diabełka wreszcie. No, Virgil, ty masz o wiele za dużo przedłużony ten pasek od diabła. Dobra, jesteś bezbronny, no patrzcie, bezbronny, ale tak blokuje jeszcze mieczem. A, moment, bo on rzuca chyba nie swoi. Dobra. To tniemy gościa znowu. Wciąż nieprzerwanie. Masakrycznie teraz dobrze weszło to combo, dobra. A teraz uniki, pamiętać. 3-3-3-3-3. No, przed tym mieczem nie ma ucieczki. No escape. Co innego przed tymi combo, bo kurde, przed tym można, tylko chyba właśnie, że zejdzie z powietrza, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak. Teleport, frugo, no oj, to ale bym zgarnął. O co mało. A, jeden nowy unik, szybka wycinka i idzie pociągnąć combo. Czyli zacne. No kurde, przecież odskakiwałem. Patrzcie tylko, no kurde. Fan, ale dla kogo fan, powiedz mi, bo na pewno nie dla mnie. Znaczy nie, ja się dobrze bawię w sumie, ale wolałbym jednak być już zginął. Dobra, wiecie co? Użyję dużej gwiazdki, bo jest dobrze. Nawet bardzo dobrze. Diabelskiej to może już na samym końcu, ale póki co dużą. I teraz uniki przede wszystkim. Ahaha, kurde, weszło. Nie można się cieszyć zawczasu, się okazuje. No, no to przed tym nie ma ucieczki, no fucking escape, no. No, dawaj. Nie jest źle, jeżeli on nie przyjmuje żadnej drugiej, cięższej formy. O, no właśnie, chyba się doprosiłem. O, kurde, co to ma być? No fucking way! Dobra, skaczę, unikam, jak szalony! On dalej w formie diabła, nie, już nie. Więc ja włączę swoją, go teraz zapierniczę! No mógłbyś zginąć już! Braciszku! Bliźniak, kurde, ten gorszy! No i to co, bez miecza nawet, dobry jest, no? Ale już doszliśmy do tego, że on po prostu rzuca tym, który ma na plecach, a Yamato używa. No, czyżby koniec? Jeżeli diabeł jakby tutaj wpadł, to mogło być dobrze, ale nie. Teraz on użyje swojego. Kurde, Stinger. Dobra, teraz tylko ratować życie. No bo jeszcze coś mi się wydaje, że jedno dobre combo, jak on będzie w ludzkiej formie, jest po nim, a już... Kurde, za mało życia mam, żeby to zaprzepaścić, więc... Użyjmy ostatniej małej gwiazdki. Kurde, może Devil Star jeszcze? Nie. To na samym końcu, dosłownie na samym końcu, jak ostatnia deska ratunku. O. Kurde, jakim cudem mnie to trafiło, przecież na to jest sposób znany. Dobrze, no, starczy skakać, uciekać daleko, zmienić położenie. O. Co to ma być?
Tak po prostu wszędzie, wszędzie tnie i chuj. Nie. Vergilius, jak mogłeś? Ale teraz go wykończymy, wykończymy go! Nie? Może teraz? Daj, motherfucker! Nie! Jeszcze nie! Jeszcze ostateczna forma tego frajera, nie! To czy nie ostateczna forma, po prostu największy przypał, kurde! Leć, uciekaj, wypieprzaj! Czy nie mam gwiazdek, żeby się poratować? Koniec! This is the end! Jest! Die, bitch! Am I being defeated? What's wrong? Is that all you got? Może go nie dobiję, Dantego. Get up! You can do better than that! Nie podjucaj go! Ej, kurde, jeżeli to nie była ostatnia walka? Jeżeli teraz on przejmie tą moc i się zamieni w maszkarę? A już nie mam przedmiotów. Oj, serio, mam nadzieję, że cutscenka zrobi to za mnie. Bo jeszcze dwa razy go klepałem, jeżeli nie trzy. Epicko! No nie wiem, jak Verdzie chciał trafić. Czego cięcie w ogóle nie szło tam, gdzie powinno. No. I dlatego właśnie mówiłem wcześniej, że Dante przejmie ten miecz. Koniec końców. No one can have this, Dante. It's mine. It belongs to a son of Sparta. Zatrzymaj się swój amulecik, kurde, co miał on? Leave me and go. If you don't want to be trapped in the demon world, I'm staying. This place was our father's home. Kurde, jeszcze się pożegnał cięciem dłoni, no co za... Webster, no ale... Do zobaczenia w Devil May Cry. W innej postaci, Virgil. No, delikatny spoilerek. Ten miecz zdobi ścianę w Devil May Cry, czyli w barze, tak właściwie. Albo w agencji, lepiej brzmi. W agencji zajmującej się rozprawianiem z demonami Dantego. Czyli to, co na samym początku rozwalił doszczętnie. A później zreperował, oczywiście. What an ordeal. You're still here. I need that back. No proszę bardzo, trzymaj swoje swoją rakietnicę, nie przydała się zupełnie. No late charges, I hope. I'll think about it. We should be fine for now, but I'm sure they'll be back soon. Very soon. Do tego nie byłbym taki pewien, Dante, ponieważ ta seria nie miała zbytniego wzięcia na moim kanale. Ale sens wiem faktu, że chciałbym nagrać jeszcze z Devil May Cry 1, 2, w które nie grałem zupełnie. Może nawet z DMC. Devils never cry. I see. Maybe somewhere out there even a devil may cry when he loses a loved one. Don't you think? Maybe. No, Dante za Virgilią łezki nie uronił. Szybko wróci. Naprawdę very soon. Jednak Dante miał tutaj rację. Looks like we're gonna be busy for a while. Well, bring it on. No problem. I love this. This is what I live for. Ej,
to właściwie to była kwintesencja tego gościa. Dantego, tej postaci. I'm absolutely crazy about it. Po prostu lubi walczyć. Ej, dobra, kredyty, a ja w międzyczasie mogę sobie powycinać strzyki. Spoko. Lubię takie patenty. Jednocześnie można się zaznajomić z konkretnymi osobami, które przykładały rękę do tej produkcji, a przy okazji jeszcze fajnie się bawić. Znaczy, no nie lubię kredytów, gdzie po prostu jest czarny ekran, lecą sobie napisy, nawet jeszcze z kiepską muzyką, no kurde. Albo bez muzyki to już w ogóle jest wręcz chamstwo. No dobra, kolejna produkcja ukończona na moim kanale. No, pora na nowe. Na nowe wejście, nowe starcie, powiew świeżości. Mam nadzieję, że do momentu, aż zobaczycie ten odcinek, Sony upora się wreszcie z tym HDCP u siebie. Na PlayStation 4 i wreszcie z obecnej generacji konsol będę mógł robić let's play. A nie z poprzedniej, bo to już delikatnie oldschoolem zajeżdża. A ta produkcja już zwłaszcza. Bo jeszcze z czasów PlayStation 2, czyli dwie generacje wstecz. A dobra, co mam na drugą broń? Ej, nie mogę zmienić broni? Ej, what the hell? Szkoda! Ej, nie, jest dobra, jedno zmieniłem. To, że nie ma ikonki, nie znaczy, że nie mogę zmienić. No ale dobra, no to w tym tanecznym wojażu, w tym wycinającym szaleństwie pożegnam się z wami. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Zobacz, do usłyszenia przy okazji następnej serii. Pozdro, cześć, hej! Kurde, nie doszedłem do setki, dwóch zabrakło raptem, no. O, szkoda. O, a jeszcze scenka na sam koniec. Nothing really. We took care of all the remaining devils and that was it. I still have a job to do that's far from done, which is to eliminate every last demon. I need to ensure that monsters like my father never come about again. And he promised to help me hunt down the demons. Even though he's part one himself. But now I realize that there are humans as evil as any devil, as well as kind and compassionate demons in this universe. At least I've found one so-called devil who is able to shed tears for those he cares about. That's enough for me to believe in him. No, i teraz przypomina Dantego z pierwszego Devil May Cry. Now I can start my business. Oh, speaking of a kind devil, he finally decided on a name for his shop. It took him quite a while to pick one. Świetne są te telefony bez kabli. Wanna know the name? Devil May Cry. Haha, nie mówiłem? Nie, piękna przygoda. No, ale ocena będzie niska za ostatnią misję, tego możecie być pewni. Wow, zero orbów i SK. Wow! Ej, B! Spoko. Next? Coś tam ukrywa. A, i proszę bardzo. I tak się spisał piechol w Devil May Cry 3 Dante's Awakening. Special Edition. Żeby nie było na normalu, nie na easy. Większość B, 3C, 1A nawet. Woo! Dwie złote gwiazdki? He? Znaczy w drugiej misji złota gwiazda? What the hell? What the fuck? O co tam chodzi? Nie wiem. Nie, ale ja się bawiłem przednio. Congratulations! I do hate being considered normal. Żeby delikatnie pocić do tego, że właśnie na normalnym poziomie trudności podszedłem do tej gry. O kurde, sporo się odblokowało. Nawet Virgil, nowy kostium. Ilustracje, Brody Palace Mode. No, wszystko znane z innej części Devil May Cry. Spoko. Lubię gry, gdzie po przejściu jeszcze coś się dzieje. No pewnie, że to je zapiszę. Jak zawsze po zakończeniu gry, jeżeli jest taka możliwość. Może jakiś New Game Plus się pojawi? Ho, 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 ho.
może innym razem.